to Julita z Julitkowa Sprawki. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na kolejnych warsztatach skrzydełkowania. Dziś będzie mowa o półsłupkach nawijanych, ale w takim też szerokim kontekście, czyli pokażę Ci, jak robimy półsłupki nawijane reliefowe, przednie i tylne oraz półsłupki nawijane za przednią bądź tylną nitkę oczka. Pokażę Ci, jak pracujemy w rzędach, jak zaczynamy i kończymy rząd. Tutaj pokażę Ci też dwie metody, jedną książkową, drugą moją własną, którą używam do tego, żeby krawędzie były ładne. Pokażę Ci też, na czym polega podstępność półsłupków. Wiele osób ich nie lubi, więc powiem Ci, jak się w tym ściegu odnaleźć. I teraz tak, ze względu na to, że film jest długi i nie wszystko może Was interesować, oczywiście ja bardzo Was zachęcam do tego, żebyście oglądały cały film, bo na różnych etapach będę mówiła o różnych ważnych rzeczach, być może ich nie będę powtarzała, więc w opisie zostawię Wam spis treści filmu, tak abyście mogły zobaczyć tę część, która Was w danej chwili interesuje. W tamtym tygodniu omawialiśmy półsłupki. Półsłupki zwykłe, reliefowe przednie i tylne oraz półsłupki za przednią bądź tylną nitkę oczka. Tutaj zostawię Wam link do filmu, jeśli ktoś nie oglądał, zachęcam. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat półsłupków nawijanych. Półsłupki nawijane oznaczamy taką literką T. Tutaj mamy oznaczenia graficzne, jeśli chodzi o symbole półsłupków nawijanych, w zależności od tego, jak będziemy wkuwać się szydełkiem. Wykonujemy je zawsze tak samo, tak jak Wam wcześniej już powtarzałam, różnica tylko polega na tym, jak będziemy zahaczać się szydełkiem. To jest symbol półsłupka nawijanego, duża literka T. To jest symbol półsłupka nawijanego za przednią nitkę oczka. Dlaczego? Dlatego, że jeśli narysujemy całe oczko, to widzimy, że to, co jest z przodu, to za tą niteczkę musimy się zaczepić. Tutaj mamy znowu półsłupek nawijany za tylną nitkę oczka, bo jak mamy całe oczko, to widzimy, że ta część jest z tyłu i zaczepiamy się o tą niteczkę z tyłu. Tutaj mamy półsłupki nawijane reliefowe, przednie i tylne. Czyli znowu mamy literkę T i haczyk. Haczyk świadczy o tym, że są reliefowe. Inaczej będziemy wkuwać szydełko. T będziemy wkuwać za trzon oczka od przodu, T od tyłu. Jak nie pomylić przód i tył? Jeśli przypomina Ci małą literkę T, to są tylne. Tak możesz je łatwo zapamiętać. A więc do dzieła. Spójrzcie, za każdym razem, kiedy robimy ścieg szydełkowy, u góry powstaje łańcuszek z oczek tak jakby. Tak? To są Wasze właściwe oczka. Nieważne jaki to jest ścieg, zawsze powstaje coś takiego. Półsłupki nawijane z prawej strony wyglądają w ten sposób, że mają jedną niteczkę taką poprzeczną, a pod nią mają V. To jest prawa strona. Na lewej stronie zaś wyglądają w ten sposób, czyli mają dwie takie niteczki, jakby jedną i drugą na skos, a pod nimi jest V. I teraz tak, czemu są półsłupki podstępne? Ano, są podstępne dlatego, że czasem ludzie nie wiedzą, czy mają się wbić. Za to dwie pętelki oczka, czy za te dwie pętelki oczka, które widzą tutaj na lewej stronie z tyłu? Odpowiedź jest jedna. Za to, co mamy u góry, a wyznacznikiem tego jest ta pętelka prowadząca. Właściwym oczkiem jest to oczko, z którego ta pętelka prowadząca wychodzi. Czyli jeśli wychodzi ze środka tego oczka, to te oczka są właściwe. Ta pęteleczka jest pęteleczką złudną. Oczywiście można robić półsłupki i za tą nitkę, i za te dwie niteczki. Tak, wszystko zależy od ściegu, jaki chcemy uzyskać, ale tradycyjnie półsłupki nawijane wykonujemy
za te dwie pętelki. I pamiętajcie, to tyczy się każdego ścięgu. Oczko główne jest wtedy, kiedy z jego środka wychodzi ta pęteleczka prowadząca, która zawsze nam towarzyszy. I teraz tak, jeśli chodzi o półsłupki nawijane, to musicie zwrócić uwagę na to, że jak wykonujemy zawsze oczko, to tu, gdzie jest pętelka prowadząca, ona jest z lewej strony, przy każdym oczku. I oczko powstaje zawsze bardziej z prawej strony. Co się dzieje, kiedy my obrócimy robótkę i chcemy zrobić następny rząd na następnej stronie? To oczko, które było z prawej strony, jest z lewej. Musicie zawsze pamiętać, że jeśli obracacie robótkę, te oczka układają się w drugą stronę. No i zobaczcie, no niby wszystko jasne, tak? Ale dochodzimy do takiego miejsca jak tu. No i zastanawiamy się, czy to oczko, to jest ostatnie, tutaj na szczęście zaznaczyliśmy markerem, to nam ułatwia, ale tutaj na przykład robimy półsłupek i teraz tak, normalnie zastanawiamy się, czy tu też mamy, bo to jest takie jakieś nie wiadomo co, prawda? Ale to jest ten półsłupek od tego trzonu. To oczko jest od tego trzonu, bo jak robiliśmy, zobaczcie, tak? Jak robiliśmy ten półsłupek, to to oczko należy do tego półsłupka, a to oczko do tego. Czyli na prawej stronie oczka wyprzedzają te trzony, a na lewej najpierw są trzony, a potem te oczka tutaj. Musicie zapamiętać, bo bardzo często w pracach w rzędach te półsłupki są złudne i musicie wiedzieć, że czasem jak zostaje Wam takie tu coś, to tu też jest półsłupek. Pokażę Wam teraz, jak wykonać półsłupki nawijane, jak czytać schemat graficzny od razu i jak rozpoczynać i kończyć rząd. Na początku będę pokazywała, jak zaczynać i kończyć rząd prawidłowo, książkowo, a w dalszej części pokażę Wam, jak ja to robię troszkę inaczej, żeby brzeg był ładniejszy. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, każdy ścieg ma swoją wysokość. W przypadku półsłupków to było jedno oczko łańcuszka, tak? W przypadku półsłupków nawijanych to są dwa oczka łańcuszka. I te dwa oczka łańcuszka stanowią jego wysokość, czyli to oczko jest jakby górą półsłupka, to oczko jest jakby trzonem półsłupka, a to oczko, które tutaj pomijamy, robiąc następny półsłupek, to jest po prostu podstawa, tak jakbyście tu mieli te i wbili w to oczko łańcuszka. Czyli rząd rozpoczynamy od wykonania 12 oczek łańcuszka, potem wykonujemy dwa oczka łańcuszka, które zastąpią nam półsłupek nawijany i kolejny półsłupek nawijany wykonamy w drugie oczko od tyłu łańcuszka początkowego. Tutaj przygotowałam już 12 oczek łańcuszka, jeśli chodzi o półsłupki nawijane i rozpoczęcie rzędu. Czyli w schemacie było tak, że pierwszy półsłupek będziemy wbijać w drugie oczko łańcuszka. Zaznaczmy sobie je teraz markerem. Czyli pierwsze oczko, drugie oczko, tak? Mamy drugie oczko, zaznaczamy je markerem. Tu wykonamy pierwszy właściwy półsłupek nawijany. Mamy 12 oczek łańcuszka, więc robimy dwa oczka łańcuszka, a potem tutaj jedno omijamy oczko i robimy w każdym półsłupek nawijany do końca rzędu. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka. Teraz robimy narzut i pierwszy półsłupek będziemy wykonywać tutaj w to oczko, które zaznaczyliśmy, czyli w drugie oczko łańcuszka podstawowego od szydełko, od szydełka to jest czwarte oczko, czyli robiliśmy narzut od dołu, nabieramy włóczkę na szydełko, przytrzymujemy sobie tutaj palcem, wbijamy szydełko w oczko za jedną bądź dwie niteczki, to już omawiałam na warsztatach z oczek łańcuszka, zabieramy włóczkę
na szydełko, przeciągamy przez tą pętelkę i mamy trzy pętelki. Pętelkę prowadzącą, narzut i pętelkę, która powstała z przeciągnięcia włóczki przez oczko. Nabieramy włóczkę na szydełko od dołu i przeciągamy przez wszystkie trzy. I co teraz się dzieje? Powstało nam tutaj, zobaczcie, górne oczko półsłupka nawijanego. Ale wcześniej, jak robiliśmy dwa oczka łańcuszka, to te drugie oczko łańcuszka warto zaznaczyć sobie też markerem, ponieważ w to oczko rząd wyżej również wykonamy półsłupek nawijany. Czyli tutaj mamy nasz pierwszy półsłupek. Robimy kolejny. Robimy narzut. I w kolejne oczko, czyli już nie w to, które robiliśmy, co mamy marker, tylko w następne, wbijamy się szydełkiem, zabieramy włóczkę, tak? Przeciągamy przez oczko, nabieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystkie trzy pętelki, tak? I mamy drugi półsłupek. Robimy kolejny. Narzut. Narzut zawsze od dołu. Możemy sobie palcem tu przytrzymywać, jest łatwiej. Wkuwamy się w następne oczko, zabieramy włóczkę. Mamy trzy pętelki, zabieramy włóczkę i przez trzy pętelki. Narzut. Wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy, zabieramy włóczkę i przez trzy pętelki. I tak robimy do końca rzędu. Nieważne, czy to będą półsłupki reliefowe, za przednią, za tylną, czy za jakąkolwiek inną nitkę, którą ktoś Wam wskaże, że macie to zrobić. Półsłupki nawijane zawsze robimy tak samo, czyli narzut, wbijamy się w dane miejsce, zabieramy włóczkę, przeciągamy przez dane miejsce, nabieramy włóczkę i przez trzy pętelki. Wtedy otrzymujemy półsłupek nawijany. I robimy tak do końca naszego łańcuszka. Tutaj mamy ostatnie oczko słupełka, nie liczymy, czyli tutaj robimy jeszcze półsłupek nawijany. Jeśli jest za szybko, to możecie zwolnić w ustawieniach YouTube'a. Wykonaliśmy rząd pierwszy. Teraz pokażę Wam, jak wykonać rząd drugi. Schemat czytaliśmy w lewą stronę. Teraz będziemy schemat czytać w prawą stronę. Wykonamy dwa oczka łańcuszka, które zastąpią nam półsłupek nawijany. Potem nad każdym półsłupkiem wykonamy półsłupek, a ostatni półsłupek wbijemy szydełko w drugie oczko łańcuszka i go wykonamy. Czyli czytamy schemat teraz w tę stronę. Tutaj mamy wykonany pierwszy rząd, tak? I teraz zaczynamy drugi rząd. Drugi rząd, tak jak mówiłam, zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka, tak, które zastąpią nam półsłupek i potem zwykłe półsłupki. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. To drugie oczko od razu zaznaczamy, żeby było łatwiej. Później będziecie robić to intuicyjnie, ale na samym początku zaznaczcie sobie. Będziecie po prostu lepiej widziały te oczka. Obracamy dopiero robótkę. I teraz tak, co dalej? No dalej jest tak, że mamy tutaj pierwsze oczko, takie duże, widzicie? Ale w nie nic nie robimy, ponieważ to oczko należy do tych dwóch oczek. To jest jego podstawa, tak? Teraz nabieramy włóczkę na szydełko i w następne oczko robimy półsłupek. Tylko tak, zobaczcie, gdzie tu się wkuć? Czy tutaj, czy tutaj. I to jest pierwszy dylemat osób, które wykonują półsłupki nawijane, bo nie wiedzą, gdzie się wbić. Otóż wbijamy się zawsze tam, w oczko, gdzie wychodzi ta pętelka prowadząca. Czyli jeśli pętelka prowadząca wychodzi ze środka tego oczka, to znaczy, że te oczka u góry są oczkami właściwymi. Tutaj zbiega się trzon tych półsłupków i generalnie ta tutaj niteczka prowadząca wychodzi, tak? I potem poznajemy, że to oczko jest właściwe i w to oczko robimy ściek.
tyczy się to każdego ścieku. Robimy więc półsłupek nawijany, to omijamy w drugie, czyli robimy narzut, tak, od dołu narzut, wbijamy się w całe oczko, czyli od góry na szydełku mamy dwie pętelki, zabieramy włóczkę od dołu, przeciągamy przez dwie pętelki, mamy pętelkę prowadzącą, narzut i pętelkę powstałą przez przeciągnięcie, nabieramy włóczkę i przez wszystkie trzy. Tu niestety powstaje dziura i ja potem pokażę Wam, co zrobić, żeby tej dziury nie było, ale ta dziura jest, tak jest książkowo, tak jest poprawnie, najpierw pokazuję, jak jest poprawnie. Nabieram włóczkę na szydełko i w następnym oczku również robię półsłupek, czyli wkładam szydełko pod dwie pętelki główne oczka, zabieram włóczkę, przeciągam przez nie, zabieram włóczkę przez trzy i tak w każdym oczku, aż dojdziemy do samego końca. Na samym końcu będzie kolejne złudne oczko. Już Wam pokazuję. Doszliśmy tutaj. No i mamy takie dziwne coś. Tu mamy oczko, ale czy w te oczko też? Jakbyśmy nie mieli, nie zaznaczyli tutaj tego oczka drugiego, to byśmy naprawdę myśleli, że tylko tutaj jest jedno oczko, albo w ogóle byśmy nie wiedzieli, gdzie to zrobić, tak? Więc dlatego uczulam Was, żebyście zaznaczały to oczko górne początku rzędu. No i teraz tak, tutaj wiemy, że robimy półsłupek. Ale czy tu też robimy półsłupek? Tu też robimy półsłupek i jeszcze jeden, robimy półsłupek tu w te oczko drugie początku rzędu. Warto sobie na koniec przeliczyć, czy jest 12 półsłupków. Tak to wychodzi, znowu powstaje dziurka, tak ma być. Teraz wykonamy trzeci rząd, będziemy czytać schemat od prawej do lewej. Mamy dwa oczka łańcuszka, które zastępują nam półsłupek nawijany i mamy półsłupki nawijane wbijane za przednią nitkę oczka, tak? Tak jak Wam mówiłam, nitka z przodu, pętelka zaznaczona, to znaczy, że za przednią nitkę oczka. I w każdym półsłupku nawijanym zrobimy półsłupek nawijany za przednią nitkę oczka, a w ostatni półsłupek nawijany zrobimy w drugie oczko łańcuszka. W tym rzędzie chciałabym Wam już pokazać, co zrobić, żeby te dwa oczka łańcuszka nie powodowały tego, że tutaj będzie powstawała taka nieładna dziurka. To już Wam pokazywałam w trakcie robienia, że tutaj powstają takie naprawdę duże dziury. Skąd to się bierze? Ano bierze się stąd, że jak robimy dwa oczka łańcuszka, to one nie powstają centralnie tu, w tym oczku, tak, tutaj w tym oczku, tylko powstają z boku, jego boku. Dlatego jak robimy już następny półsłupek, to tu powstaje taka nieładna dziura, bo tutaj nic nie ma, tak? No i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, żeby było ładnie, jest sporo różnych metod. Ja pokażę Wam swoją, którą ja stosuję, jeśli chodzi o to, żeby zastąpić dwa oczka łańcuszka takim troszkę oszukanym półsłupkiem. Co robimy? Odwracamy, nie robimy tutaj dwóch oczek łańcuszka, tylko obracamy robótkę w ten sposób. Po prostu, bez zrobienia tych dwóch oczek łańcuszka. Teraz zabieramy włóczkę od zewnątrz na szydełko. Nie tak jak zawsze, tylko od zewnątrz. Przetrzymujemy tą nitkę. Wbijamy się w to pierwsze tutaj oczko pod dwie pętelki. Tak, mamy jedną, drugą. Nabieramy włóczkę już normalnie od spodu. Przeciągamy przez te dwie pętelki. Nabieramy włóczkę, przeciągamy przez trzy pętelki, ale to nie koniec, bo to mamy tak jakby tylko pół wysokości. Wkładamy w tą tutaj
powstałą nitkę, pętelkę, szydełko jeszcze raz. Nabieramy włóczkę od spodu i przeciągamy przez dwie pętelki. Wtedy zobaczcie, robią nam się tutaj z boku dwa oczka łańcuszka, ale już to oczko nie jest aż tak z boku, tylko jest bardziej nad tym oczkiem i generalnie tutaj to oczko już jest wypełnione. Czyli jeśli widzicie w schematach na przykład, że są dwa oczka łańcuszka, to możecie śmiało sobie takim dziwnym półsłupkiem oszukanym zastąpić. Wtedy będą te dziury nie takie widoczne. Oczywiście zawsze zostają dziurki małe, ale nie aż takie. Teraz pokażę Wam, jak zrobić rząd numer 3. Zamiast dwóch oczek łańcuszka zrobimy oszukany półsłupek nawijany. Rząd numer 3 to są półsłupki nawijane za przednią nitkę oczka. I teraz spójrzmy. Oczko właściwe to jest to oczko z góry, ponieważ ze środka jego wychodzi pętelka ta tutaj prowadząca. Nie to oczko tutaj boczne, które podobnie wygląda, tylko te, z którego wychodzą te pętelki główne, tak? Czyli patrząc na oczko, to jest tylna nitka oczka, ta tutaj jest z tyłu, dalej od nas, a ta bliżej to przednia nitka oczka. I teraz robimy oszukany półsłupek. Możemy go zrobić również za przednią nitkę oczka, czyli od zewnątrz nabieramy włóczkę, przytrzymujemy palcem, zaczepiamy się o przednią nitkę oczka, czyli tylko za jedną łapiemy, ta z tyłu zostaje. Widzicie? Za tą nie łapię. Łapię za tą, nabieram włóczkę, przeciągam, mamy trzy pętelki, nabieram, przez trzy pętelki przeciągam, następnie zaczepiam o tą pętelkę, nabieram i przeciągam, tak? I to jest wszystko. Teraz robimy normalne półsłupki nawijane za przednią nitkę, czyli nabieram włóczkę już normalnie od spodu. Pamiętajmy, gdzie wychodzą te prowadzące, czyli od góry, czyli łapiemy się za przednią, czyli za tą. Przeciągamy, nabieramy i cały czas łapiąc się za jedną, robimy do końca rzędu półsłupki nawijane. Czyli tak samo, nieważne, czy wbijecie się w pełne oczko, czy za jedną, czy w przypadku reliefowych wokół trzonu, zawsze półsłupki wykonujemy w ten sam sposób. Na samym końcu, już Wam pokazuję, jeszcze tutaj mam jedną, i na samym końcu mieliśmy dwa oczka łańcuszka, więc tu jak wypniemy marker, to już musimy zrobić standardowy półsłupek. Gdybyśmy mieli oszukany, wtedy byśmy też zaczepili tylko za przednią, tak? Pilnujemy tych dwóch pętelek, żeby za całość złapać i robimy półsłupek nawijany. Zobaczcie, co się dzieje po zrobieniu, tak? Jeśli łapiemy za przednią nitkę oczka, to po zrobieniu powstaje nam tutaj taka krawędź, delikatna fala. Już Wam pokazuję. Taka fala ścieku. Rząd czwarty. Czyli odwracamy robótkę i robimy półsłupek oszukany. Zabieramy nitkę na szydełko od zewnątrz i teraz tak, nitka prowadząca wychodzi stąd, więc te oczka są właściwe, nie te z boku, czyli te. I od razu możemy też chwycić ten tutaj półsłupeczek za tylną nitkę, bo tak mamy w schemacie. Czyli łapiemy za tylną nitkę, wbijamy się, tutaj paluszkiem przytrzymajcie, zabieramy włóczkę, przeciągnijmy przez tą pętelkę, nabieramy i przez wszystkie trzy pętelki. To jest nasza wysokość. Jeszcze musimy położyć oczko, więc wbijamy się za tą zewnętrzną, zabieramy i przez dwie pętelki, tak? Wtedy zobaczcie, jak ładnie nam to pierwsze oczko wypełniło. Nabieramy włóczkę na szydełko i znowu zaczepiamy się o tylną nitkę, czyli o tą tutaj. Przeciągamy, nabieramy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez trzy pętelki. I tak robimy do końca naszego rzędu. Jeśli nie używamy tych dwóch oczek łańcuszka, a oszukanego półsłupka nawijanego, to nie ma tych dziurek. Jeśli komuś to nie przeszkadza, może robić dwa oczka łańcuszka,
albo zastosować taką metodę, jak ja stosuję. Są różne metody, niektórzy widziałam, że pokazują różne. To jest taka moja metoda, którą kiedyś sobie sama wyczarowałam na potrzeby tego, że drażnią mnie takie dziury. A, już doszłam do ostatniego oczka, chciałam Wam pokazać. I teraz tak, tutaj był ten oszukany półsłupek nawijany. Widzicie, tutaj jest widoczne oczko już. Nie jest tak jak w przypadku dwóch oczek łańcuszka. Jest widoczne oczko. Za te drugie śmiało możemy zrobić, czyli nabieramy włóczkę, wbijamy sobie za te drugie, przeciągamy i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Widzicie? I to jest 12. Lepiej to wygląda, dużo ładniej, bo nie ma tych tutaj dziur. Czyli jeśli robimy za półsłupki nawijane za tylną nitkę oczka, to z prawej strony powstał nam taki tutaj grzbiecik, tak? Taki grzbiecik z fal. Chciałabym Wam pokazać, jaki jest mój sposób osobisty na to, jak te dwa pierwsze oczka łańcuszka zaraz po początkowym łańcuszku zastąpić półsłupkiem nawijanym tak, żeby od razu było ładnie. Już Wam pokazuję. Na szydełku zrobiłam 12 oczek łańcuszka. Tak, mamy 12 oczek łańcuszka. Tutaj 12 trochę mi się już zjechało, trzymając w ręku. Jest 12 oczek łańcuszka. I teraz tak. To jest ostatnia pętelka z oczek. Tą pętelkę skręcam w tą stronę, wkładam szydełko, troszkę zaciskam, nabieram włóczkę na szydełko z zewnątrz i w 12 oczko tutaj łańcuszka wkładam szydełko. Tutaj normalnie może to chodzić, przytrzymujemy palcem. Nabieramy włóczkę na szydełko już normalnie od dołu, przeciągamy przez tą pętelkę. Na szydełku mamy tą jedną pętelkę, ten narzut i tą, którą teraz przeciągnęliśmy. Nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy przez to oczko i teraz wkładamy w tą ostatnią pętelkę, zabieramy włóczkę i przez te dwie. I tak powstało nam tutaj, to jest wysokość oczka, a to góra. Dlaczego skręciliśmy to oczko? Ano dlatego, żeby ta tutaj nitka się tak nie zostawała taka odchylona. Więc dlatego ważne jest to, żeby to oczko było skręcone, tak jak tutaj macie w innych oczkach też skręcone. A dalej już normalnie wykonujemy półsłupki, czyli robimy narzut i w każdym oczku robimy półsłupek. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli od samego początku możecie używać takich oszukanych tutaj półsłupków, tak? Tu jest jego wysokość, a tu jest to oczko górne. Nie będzie ani żadnych dziur. Jeśli będziecie stosować tą metodę, to do góry dojdziecie bardzo ładnym brzegiem, tak? Tylko pamiętajcie, że tutaj już nad, w oszukanych półsłupkach, nie skręcamy tego oczka. To oczko skręcamy tylko na samym początku, kiedy jesteśmy w tym momencie. Teraz pokażę Wam, jak będziemy wykonywać rząd numer 6, czyli półsłupki nawijane przednie. Tutaj mamy rząd półsłupków nawijanych, tak? Ja tutaj sprułam tą próbkę i wykonałam jeszcze raz i pokazałam Wam przy okazji, jak zastąpić dwa oczka łańcuszka półsłupkiem nawijanym oszukanym. Najpierw Wam pokażę, jak to zrobić na bazie dwóch oczek łańcuszka, a w rząd wyżej, już przy tylnych, pokażę Wam z półsłupkiem oszukanym. Czyli jeśli robimy dwa oczka łańcuszka, to robimy dwa oczka łańcuszka, zaznaczamy sobie to górne oczko, dopiero teraz obracamy robótkę i teraz tak, półsłupki nawijane reliefowe przednie. Taki haczyk skierowany w lewą stronę, te i haczyk. I teraz tak, nad każdym półsłupkiem zaczepiamy, a na końcu robimy po prostu zwykły półsłupek nawijany. Więc nabieramy włóczkę na szydełko i szukamy trzonów. Trzony to są te elementy tutaj, tak?
jak spojrzycie, wyostrzę troszkę, jak spojrzycie, to tutaj każdy półsłupek ma swój trzon. Więc nabieramy włóczkę na szydełko, to oczko omijamy tutaj ten pierwszy brzeg i teraz tak, od przodu, wkładając w tą pierwszą dziurkę, z tyłu mamy tak, wkładamy w drugą, czyli tak naprawdę ten cały trzon uwypukla się do przodu, tak, a z tyłu mamy tak. Nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy dookoła półsłupka nawijanego, mamy trzy pętelki, zabieramy włóczkę i przez trzy pętelki. Zobaczcie, tutaj powstaje u góry oczko. Teraz nabieramy włóczkę na szydełko i znowu wkładamy w to samo miejsce, w którym wyciągnęliśmy i z drugiej strony wychodzi nam szydełko. Cały trzon jest wysunięty do przodu. Nabieramy, przeciągamy, nabieramy włóczkę i przez trzy. Tak? Nabieramy włóczkę, wkładamy w to samo miejsce. Tak naprawdę każdy z tych trzonów musimy zaczepić, robiąc półsłupki nawijane. Pamiętajcie, że łapiemy za trzony właściwe, nie te górne tutaj, między oczkami, bo tu też ja takie niektóre swoje ściegi robię, że mówię, wbijmy się tutaj, wywyższone, ale nie robimy wywyższonych, tylko tradycyjne, czyli tutaj jak mamy trzon, nabieramy włóczkę na szydełko, wkładamy w jedną dziurkę, wyciągamy drugą dookoła, tak? Nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy i przez trzy pętelki. I tak dojdziemy do końca. Już Wam pokażę, jak będzie na końcu. Zobaczcie, tu mamy tak, ten pierwszy tutaj półsłupek, który zastąpiliśmy dwoma oczkami łańcuszka, co pokazywałam Wam, jak zacząć rząd. Tu jest przedostatni półsłupek, czyli nabieramy włóczkę i wokół, od przodu, a tutaj już zróbmy normalny półsłupek nawijany, wbijając się od góry pod dwie pętaleczki. Tu sobie trochę zacisnęłam, ale już mam. I robimy półsłupek nawijany. Na sznurku ciężko się pracuje. Zobaczcie, co się stało przy przednich. Pamiętajcie, że zawsze wypukłość jest na drugiej stronie. Tak? Powstał taki grzbiecik. Teraz wykonamy rząd siódmy. Czytamy schemat od prawej do lewej. Dwa oczka łańcuszka, które zastąpią nam półsłupek nawijany. Półsłupki nawijane wykonamy nad każdym półsłupkiem nawijanym reliefowym przednim. A tutaj półsłupek nawijany wbijemy w drugie oczko łańcuszka. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka. To są oczka brzegowe. Zastępują półsłupek. Tak więc tutaj już nic nie robimy. Nabieramy włóczkę na szydełko i pierwszy półsłupek wykonamy tutaj. I do końca rzędu. Normalne, że tutaj będzie powstawała dziura przy dwóch oczkach łańcuszkach. Tak, jeśli nie chcecie dziurki, to musicie robić półsłupki nawijane, oszukane, takie, które ja robię, brzegowe. Do końca rzędu dochodzimy, tak? Czyli nad każdym oczkiem robimy. I teraz na końcu mamy półsłupki. Tutaj też jest oczko, pamiętajcie, że rząd niżej zawsze oczka widzimy bardziej po lewo, a trzon po prawo. Czyli tutaj chwytamy się za dwie pętelki, robimy półsłupek nawijany, ale jeszcze tutaj, gdzie mamy marker, też musimy wykonać półsłupek nawijany. Hop. Jeszcze druga pętelka. Zawsze dwie pętelki, nie jedna, tylko zawsze dwie. Czasem to jest trudniejsze, przynajmniej przy sznurku. O, udało mi się. Coś mi się nie udało. Jeszcze raz. O, złapię za tą tylną. Słuchajcie, czasem za tą tylną oczka można też. Wtedy mamy za dwie. I mamy tutaj zrobiony półsłupek. Widzicie, jakie powstają dziurki? Takie nieestetyczne, mi się to w ogóle nie podoba. Dlatego ja już kombinowałam tak, żeby wykombinować, żeby te brzegi były pełne i ładne.
Teraz pokażę Wam, jak zrobić rząd ósmy. Schemat będziemy czytali od lewej do prawej. Zrobimy rząd z półsłupkami nawijanymi reliefowymi tylnymi. Tutaj wkradł mi się błąd. Tu powinien być tylny. Tak. Już poprawiam. Tylny. Więc zrobimy półsłupek oszukany. Cały rząd półsłupków reliefowych nawijanych tylnych i zakończymy półsłupkiem nawijanym. Czyli zaczynamy od wykonania półsłupka nawijanego brzegowego oszukanego, tak? Nabieramy włóczkę, przeciągamy przez pętelkę, zamykamy, nabieramy włóczkę i przez dwie pętelki. Teraz półsłupki nawijane reliefowe przednie robiliśmy tak, że braliśmy włóczkę, robiliśmy narzut, włóczkę na szydełko nabieraliśmy i wkładaliśmy od przodu wokół trzonu, tak, żeby cały trzon był z przodu, a z tyłu widoczne było szydełko. Jeśli chodzi o półsłupki nawijane reliefowe tylne, to tu mamy pierwszy brzegowy, a tu mamy pierwszy półsłupek. Musimy włożyć w tą dziurę, ale od tyłu, szydełko i wyciągnąć drugą dziurą z tyłu, tak, żeby cały ten trzon był uwypuklony z tyłu. Nabieramy włóczkę na szydełko. Tutaj możecie sobie złożyć, będzie Wam prościej paluszkami ścisnąć. Nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy wokół całego trzonu. Mamy trzy pętelki, nabieramy włóczkę i zamykamy przez trzy pętelki. Kolejny. Nabieramy włóczkę na szydełko. Mamy tutaj kolejny i znowu wkładamy w to samo miejsce i wyciągamy z drugiej strony, ale od tyłu, tak? Nie od przodu, tylko od tyłu, tak? Żeby wypukłość było z drugiej strony. Nabieramy, przeciągamy i przez trzy pętelki. Pamiętajcie, że wszystkie ściegi reliefowe mają to do siebie, że wkładamy szydełko w dziurę wokół trzonów, albo trzon jest wypukły od przodu, wtedy jest przedni, albo wkładamy szydełko od tyłu, trzon jest wypukły z tyłu, jest tylny. Więc każdy ścieg reliefowy zaczepiamy o trzon, tak żeby albo był wypukły z jednej, albo z drugiej strony. Nabieramy włóczkę na szydełko i robimy do końca rzędu tylne reliefy, półsłupki nawijane. Dojdziemy do końca, pokażę Wam, jak jest na samym końcu. Te tylne reliefy są mniej komfortowe, na pewno przy sznurku, ale są do wyćwiczenia. Można się przyzwyczaić do ich robienia. Tutaj mamy tak, to jest ostatni półsłupek. Oszukany, ten brzegowy, tutaj mamy przedostatni. O, jeszcze lampa mi miga. Słuchajcie, już robimy ostatni i tutaj robimy pod dwie nitki półsłupek nawijane. Raz, dwa, pod całe oczko robimy zwykły półsłupek nawijany. I robiąc tylne reliefy, brzeg mamy z tej strony uwypuklony od przodu, tak? Jest on bardziej zadarty do góry niż ten, który robimy, jeśli chodzi o reliefy przednie. Jest różnica w ułożeniu tych grzbicików, dlatego nie możecie mylić w pracy, szczególnie na okrągło, jak robimy, żeby sobie zamieniać, że zrobię na przykład przednie zamiast tylnych, bo ten grzbiecik będzie się po prostu inaczej układał. Teraz Wam pokażę kolejne wariacje, czyli zrobimy schemat do tego miejsca. Tutaj mamy rząd dziewiąty i jest to rząd półsłupków nawijanych. Te dwa oczka zastąpimy półsłupkiem nawijanym oszukanym. Te i te też będziemy zastępować półsłupkami oszukanymi nawijanymi, tak żeby brzegi były ładne, nie było dziur. Pokażę Wam, jak wykonać tą wariację, jeśli chodzi o schemat graficzny. Czyli najpierw wykonujemy półsłupki. Ja to już wykonałam tutaj na samym początku. Spróbowałam, żeby Wam od razu szybciej pokazać. Teraz zaczynamy w takim razie rząd dziesiąty.
czyli robimy półsłupek nawijany oszukany, później półsłupek nawijany, oczko łańcuszka, opuszczamy półsłupek nawijany, półsłupek zwykły, tutaj półsłupek nawijany, oczko łańcuszka opuszczamy, dwa półsłupki nawijane w półsłupki nawijane, znowu oczko łańcuszka omijamy, półsłupek zwykły w półsłupek nawijany, oczko łańcuszka omijamy jedno miejsce i dwa półsłupki na koniec, czyli oszukany. Najpierw skręcamy od zewnątrz, bierzemy, w pierwsze oczko się wbijamy, przeciągamy, tak, nabieramy włóczkę przez trzy pętelki, wkładamy w tą pętelkę zewnętrzną i przeciągamy przez dwie. Teraz robimy tutaj drugi półsłupek nawijany, czyli następne oczko robimy półsłupek nawijany. Gotowe. Teraz robimy oczko łańcuszka, omijając półsłupek i półsłupek zwykły w półsłupek nawijany i oczko łańcuszka, tak? Więc robimy oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek, później w następny robimy półsłupek zwykły, czyli wbijamy się w oczko, przeciągamy, nabieramy włóczkę i przeciągamy. I to jest wszystko. Oczko łańcuszka. Czyli zrobiliśmy ten kawałek. Teraz robimy dwa półsłupki, oczko pomijając, półsłupek w półsłupek nawijany i oczko i dwa półsłupki nawijane. Więc teraz robimy jedno oczko omijamy, robimy dwa półsłupki, jeden, dwa półsłupki, oczko łańcuszka omijamy, tutaj robimy półsłupek, oczko łańcuszka omijamy i tutaj robimy dwa półsłupki. Jeden. Widzicie, dzięki temu, że zaczęliśmy z brzegu od razu półsłupkiem oszukanym, mamy tutaj ładne oczko, co prawda ja je znowu zacisnęłam, ale to nic, lepiej się wbić, ale mieć ładnie. Tak, i robimy kolejny rząd, czyli robimy rząd 11, czytamy schemat od prawej do lewej. Tak, zrobimy tu dwa półsłupek oszukane, czyli dwa półsłupki, oczko łańcuszka i półsłupek nawijany w półsłupek zwykły, oczko łańcuszka, dwa reliefy wbijamy w dwa półsłupki tutaj nawijane, oczko łańcuszka, półsłupek nawijany w półsłupek, oczko łańcuszka i dwa półsłupki. Czyli zaczynamy od oszukanego, czyli skręcamy, nabieramy od zewnątrz, w pierwszy od razu robimy, czyli wkuwamy się, przeciągamy, nabieramy przez trzy pętelki, za pierwszą niteczkę nabieramy i przeciągamy przez dwie. Teraz robimy jeszcze jeden półsłupek nawijany i widzicie, tu jest to oczko oszukane. Troszkę byśmy się zastanawiali się, czy oczko łańcuszka to już jest to, czy jest to. To jest oczko od półsłupka, bo oczka główne widzimy po lewej stronie. Najpierw mamy trzony, a potem oczka. Czyli tutaj robimy jeszcze półsłupek. Tutaj mamy oczko łańcuszka, tak? Więc to omijamy. Tutaj mamy półsłupek. Czyli robimy oczko łańcuszka i w ten półsłupek mamy zrobić półsłupek nawijany. Czyli wbijamy się tutaj pod dwie pętelki i robimy półsłupek nawijany. Teraz robimy oczko łańcuszka. Tutaj zostawiamy, to jest oczko łańcuszka, więc też je zostawiamy w spokoju. Następne oczko półsłupka jest to tutaj. Najpierw mamy trzon, a potem oczko. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko, ale tutaj mieliśmy wykonać półsłupki nawijane reliefowe przednie, więc nie wbijamy się w oczko, a zaczepiamy za trzon od przodu, czyli od przodu wokół. Robimy pierwszy reliefowy i robimy drugi reliefowy. Robimy oczko łańcuszka, tak? Tu mamy oczko od tego reliefu, od tego półsłupka nawijanego poprzedniego rzędu, tu mamy oczko łańcuszka, a tu mamy półsłupek, czyli w ten półsłupek musimy zrobić półsłupek nawijany. Wbijamy się i robimy półsłupek nawijany. Oczko łańcuszka, jak było we wzorze. I teraz tak, mieliśmy zrobić tutaj na końcu dwa półsłupki. No i teraz patrzcie, co się dzieje. Tutaj mamy, widzieliśmy, że za półsłupkiem mamy oczko łańcuszka, żebyście nie pomylili, bo zobaczcie, tu mamy trzon i mamy dwa oczka u góry. Pamiętajmy, znowu, zasada, najpierw trzon, potem oczko, czyli wiemy, że skierowane jest w lewą stronę, więc tutaj półsłupek robimy nie tu, tylko tu. Nabieramy włóczkę na szydełko i tutaj mamy ostatnie oczko, półsłupka oszukanego i tu też pod dwie pętelki musimy się wbić i zrobić półsłupek nawijany. Tak, i mamy przerobiony rząd numer 2.
12. Robimy na tej zasadzie, że robimy oszukany półsłupek nawijany, nawijany półsłupek w ten półsłupek, 3 oczka łańcuszka, tylne reliefy nawijane półsłupkowe, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki tutaj, tak? Tu się niczym nie wbijamy. Czyli robimy oszukane, skręcamy, od zewnątrz zabieramy, w pierwsze oczko wbijamy się, przeciągamy, nabieramy włóczkę, przeciągamy za tą pęteleczkę i przeciągamy przez dwie. To jest pierwszy. Teraz jeszcze jeden, drugi półsłupek nawijany. Znowu pamiętajcie o tym oczku. Trzon oczko, czyli to. Potem robimy 3 oczka łańcuszka według wzoru. Potem robimy tylne reliefy. Te zostawiamy oczko półsłupek nawijany i oczko w spokoju. Tutaj mamy reliefy, robimy od tyłu. Czyli od tyłu wypukłość w ten sposób i przeciągamy. Nabieramy i znowu relief tylny, czyli cały trzon musimy mieć z tyłu. Mamy, przeciągamy i przez 3. Znowu 3 oczka łańcuszka, tak? To i to zostawiamy w spokoju, czyli oczko, półsłupek nawijany i oczko. I teraz robimy 2 półsłupki nawijane. Gdzie? Nie w to oczko, tylko w to, bo najpierw trzon, później oczko. Hop i znowu w ostatnim robimy również półsłupek nawijany. I tak powstał nasz ten schemacik. Teraz pokażę Wam, jak zrobić rząd 13. Oszukany półsłupek i później półsłupki nad każdym elementem, łącznie z oczkami łańcuszka. Czyli półsłupek oszukany w pierwszy, półsłupek nawijany w drugi, pod oczka łańcuszka również półsłupki nawijane, w reliefy półsłupki nawijane i tak dalej do końca. Czyli robimy w ten sposób. Najpierw oszukany, odwracamy robótkę, nabieramy włóczkę od zewnątrz, wkładamy w pierwsze oczko, tak, tutaj w pierwsze oczko, nabieramy włóczkę nabieramy włóczkę, wbijamy w pierwsze oczko, przeciągamy i przeciągamy przez 3. Za pierwszą pętelkę przeciągamy za 2 pętelki. Teraz tak, znowu zasada. Najpierw trzon, potem oczko. Więc tutaj w tym oczku, widzicie, one takie złudne jest, bo tutaj moglibyśmy pomyśleć, że to są już oczka łańcuszka. Nie, to jest ten oczko od półsłupka i tutaj musimy zrobić półsłupek, wbijając się pod oczko główne, tak? Teraz robimy pod 3 oczka łańcuszka, czyli 1, 2, 3. Widzicie, to też jest oczko łańcuszka tutaj. Więc pod te 3 robimy 3 półsłupki. Nie wbijamy się w konkretne oczka, ale robimy po prostu pod dziurę. Zawsze. 1, 2, 3. Tak? Teraz mamy tutaj reliefy. Nabieramy włóczkę na szydełko. Najpierw trzon, potem oczko. Wbijamy się w to oczko. Nie w to, tylko w to. Nabieramy włóczkę na szydełko. Znowu mamy relief. I tutaj kolejne oczko. Nabieramy i przeciągamy. Nabieramy włóczkę na szydełko. Pierwsze, drugie, trzecie oczko łańcuszka. I tutaj robimy 3 półsłupki nawijane. W następne oczko znowu robimy trzon, oczko. Wiemy, że musimy się w to oczko wbić, więc nabieramy włóczkę na szydełko, wkładamy i przeciągamy. Nabieramy włóczkę na szydełko i już wiadomo, że w ostatnim pod 2 pętelki musimy się wbić i też zrobić półsłupek. Słuchajcie, czasem jest tak, że pod 3 oczka łańcuszka musimy zrobić więcej tych półsłupków. Nigdy nie wbijamy się pod oczka łańcuszka. Robimy zawsze wokół nich, dookoła. Chyba, że projektant napisze Wam, że musicie się wbić w to oczko, to wbijajcie się. Jeśli nie, no bo może być tak, że macie jedno oczko łańcuszka, a musicie zrobić 5 półsłupków nawijanych, tak? No to jeszcze wbijecie, ale jeśli macie 2 oczka łańcuszka i macie zrobić 5, no to byście zastanawiali się, czy 3 mam w jedno zrobić, czy 2 w drugie, tak? Więc tak to wygląda. No niezbyt efektownie, bo to tylko po to, żeby Wam pokazać te triki, jeśli chodzi tutaj o oczka łańcuszka i opuszczanie oczek. Mam nadzieję, że to jest jasne. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak zrobić ściągacz. Ściągacz z półsłupków nawijanych, bardzo przydatny i praktyczny. Często możecie je spotkać przy czapkach, sweterkach, więc myślę, że to, jak się go zrobić,
na pewno Wam się przyda. Teraz pokażę Wam, jak zrobić rząd 14. Schemat czytamy w prawą stronę i rząd 15 w lewą stronę. Są to półsłupki nawijane reliefowe przednie i tylne na zmianę. One utworzą ściągacz. Jest to ścieg przydatny generalnie przy czapkach, sweterkach, szalikach, wszędzie tam, gdzie musicie zrobić ściągacz, żeby, tak jak na przykład tutaj przy tych rękawkach w swetrze, tak? Zamiast dwóch oczek łańcuszka zrobimy półsłupek nawijany brzegowy oszukany, czyli odwracamy robótkę, nabieramy włóczkę na szydełko, wkładamy w oczko, przeciągamy, nabieramy przez trzy pętelki, wkładamy w tą zewnętrzną, przeciągamy przez dwie. Tak? I teraz robimy na zmianę. Zaczynamy od reliefu przedniego, czyli nabieramy włóczkę na szydełko i robimy półsłupek reliefowy nawijany przedni, czyli od przodu. Wkładamy szydełko w pierwszą dziurkę, wyciągamy drugą, nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy, nabieramy włóczkę i mamy nasz pierwszy półsłupek nawijany reliefowy przedni. Teraz tylny. Nabieramy włóczkę na szydełko, rozciągajmy sobie tutaj, pomóżmy od tyłu w tą dziurkę wokół drugiego półsłupka nawijanego. Nabieramy włóczkę, przeciągamy i zabieramy. Tak będziemy powtarzać do samego końca, czyli przedni teraz. Wypukłość trzonu z przodu. Nabieramy włóczkę na szydełko, od tyłu, wypukłość z tyłu jest tylny. I tak raz z przodu, raz z tyłu robimy po to, żeby robótka nam się troszeczkę ściśniła. Zaraz Wam pokażę efekt tego, jak to będzie wyglądało. Często stosujemy to przy sweterkach, przy różnego rodzaju robótkach, tam gdzie chcemy, żeby ten ściągacz zapracował i żeby brzeg trzymał się części ciała. Tutaj jest ostatni tylny, tutaj jest ostatni półsłupek, ten oszukany, więc tu zrobimy po prostu półsłupek nawijany tylny, tutaj za te dwie, nie pomylcie z bocznym, tylko tutaj z górną częścią. Już pokazuję, wbijam się pod dwie pętelki, przy sznurku to jest trudniejsze. Nabieram, przeciągam. Teraz robimy jeszcze rząd 15, czyli robimy oszukany półsłupek. Nabieramy włóczkę, wbijamy, przeciągamy przez trzy pętelki, przez tą zewnętrzną pętelkę i przez to oczko. Tak? Teraz zrobimy tak, skoro mamy tutaj przedni, widzimy, że wypukłość jest z przodu, więc musimy zrobić relief przedni. Tak? Wokół od przodu go mamy. Tu mamy z tyłu wypukłość, więc tu robimy tylny, żeby znowu ta wypukłość była w linii od tyłu. Nabieramy włóczkę na szydełko i robimy relief przedni. I robimy tak do samego końca rzędu. Czyli tam, gdzie były tylne, robimy przednie, a tam, gdzie przednie, robimy tylne. Ale najważniejsze, że patrząc na robótkę, powstają takie linie z grzbiecikami uwypuklonymi. Tak? I potem poznajemy, że jest dobrze, jeśli chodzi o ścieg taki ściągaczowy. I słuchajcie, na samym końcu robię tutaj jeszcze przedni. Tu jeszcze widzę, że jest tylny. Tak, tutaj z tyłu. Zaraz, żeby tutaj nie wziąć za dużo. Zwracajcie uwagę, jak dużo się tu bierze te trzony, żeby były... O, widzicie, wzięłabym za dużo o niteczkę, żeby tylko te trzony łapać. No i teraz tutaj musimy zrobić od góry półsłupek nawijany za dwie nitki. Te właściwe. Szukajcie tych właściwych. I mamy... I tak powstaje ściągacz. Zobaczcie, co się stało z moją próbką. Wszystko zostało ściągnięte do środka. Widzicie to? No po prostu ściąga. I im więcej tych rzędów było, tym bardziej te rzędy się ściągały, ponieważ te uwypuklenia by zabierały miejsce. Dlatego to jest świetne, jeśli chodzi o ściągacz.
To tyle na dziś. Mam nadzieję, że każdy z Was wyniesie coś wartościowego z tych warsztatów. Napiszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się podobało, czego nie wiedzieliście, a się dowiedzieliście. Mam nadzieję, że te brzegi, które pokazywałam, przećwiczycie i będziecie używać, bo naprawdę są świetnym rozwiązaniem, żeby robótka wyglądała ładnie. Jeśli jesteś gościem, oczywiście subskrybuj mój kanał, daj dzwoneczek, nie ominiecie żaden mój film. Życzę Wam powodzenia. Przede wszystkim pamiętajcie, że musicie ćwiczyć małymi kroczkami i dojdziecie do celu. Warsztaty są po to, żeby Wam pomóc w tych ćwiczeniach. Róbcie, przerabiajcie daną część, próbujcie, szukajcie swoich rozwiązań nawet, to jest też bardzo fajne. Rozmawiajcie z oczkami, patrzcie jak są zbudowane, w którą stronę się kierują. Wtedy będziecie wiedziały, jak robić dany ścieg i będzie Wam o wiele łatwiej. Życzę Wam powodzenia, buziaki!